jak teraz ja słucham, Niemiec mówi, że jak my wygramy wybory, to w Polsce będzie dobrze. No właśnie, Niemiec, następca pana Tuska. Za Tuska zaoszczędziłam, a teraz dobieram, proszę, bo mi brakuje. No. Za Tuska zaoszczędziłam. Czyli pani jest za Donaldem Tuskiem. Ale chora na głowę. A co, za kim mamy, za złodziejami? A teraz mówi, że pieniędzy nie ma? Dziad? I ludzie po prostu. Kto wygra bitwę o Polskę? Bo Jarosław Kaczyński mówi, że trwa bitwa o Polskę. Proszę pani, jestem... Jak pan porównuje? Kogo pan porównuje? To jest w ogóle proszę poniżej pana, zero. Przecież ten pan sam powiedział, ja jestem Niemcem. Ja mam 90 przecież lat. On Polaków nie rodziców lubi. Straciłam w wojnę. Jak śmieci takiego tu pokazywać, no? Czyż no bo... ja dostaję nerw, jak ja proszę pana, on sam powiedział, ja jestem Niemcem, więc co my wymagamy od Niemca? Naszym największym wrogiem byli Niemcy i Rosjanie. No to po co pan to pokazuje w ogóle? No wie pani, są wolne wybory. Wolne wybory, ale proszę pani. Mieć trochę... Wolne wybory. W Warszawie też były wolne, gdyby nie były sfałszowane pan Trzaskowski, syn kobiety, która zamordowała ze swoim mężem księdza, pojechali do Niemiec, śledzili go tam, go upolowali, dali mu truciznę. Ale to się mówi, proszę to pani, mówić, to tak mówić, było, pani nie czyta, nie słucha, a ja słucham. Proszę pani, moje życie to jest dom dziecka, proszę pani. Nie denerwujcie ludzi, dobrze? Że Donaldem Tuskiem się denerwuje. Więc kto tego nie no, ale wie pani, no, ludzie mają prawo wyboru. No, to, no, na liście wyborczej będzie do wyboru. Proszę pana, ja uważam, że jeżeli ktoś myśli i chce dla Polski dobrze, to będzie głosował na tych, co nam pomagają, a nie szczują. Ale nie ma na niego słów w ogóle. Jak teraz ja słucham, Niemiec mówi, że jak my wygramy wybory, to w Polsce będzie dobrze. Niemiec, następca pana Tuska. Niemiec, to znaczy on... Jego, ale jego, nie, proszę ja pani, wiem, pani Niemiec. Nie słuchała, dzisiaj ja słuchałam. Ja dzisiaj słucham, Niemiec wygra, no dobrze, ale popiera jego. Wiedzą panie, no tak na opozycji mówią, że no, ale jest drożyzna, inflacja. No dobrze, ale proszę pana, dwóch walczy między sobą. Proszę pana, a teraz dobieram, proszę, bo mi brakuje. No. Za Tuska zaoszczędziłam. Czyli pani jest za Donaldem Tuskiem. Ale chora na głowę. Pana, jak Pan Bóg chce kogoś ukarać, to mu rozum odbiera. Brawo, tak? Proszę pana, ja jestem starym nauczycielem. Ja mam po 40 latach pracy 2658 emerytury. Nie narzekam. No, ja mam wnuczkę, powiem, że nie jest źle. Mam wnuczkę i córkę chorą na stwardnienie. Ale jak wnuczek przyjdzie, to dobrze da po tyłku. No ale proszę pani, za razem... A jeszcze jak mówią, że no, nas konfliktują z Unią Europejską. No to no, tak. Proszę pana! To nie jest Unia Europejska, to jest Unia Niemcy, Francja i jeszcze tam jeden kraj. A nas to traktują jak kawalerskie dziecko, niepotrzebne. No, ale wie pani, jakoś trzeba się dogadywać z tą Unią. No, ale, proszę pana, jeżeli będą mądrzy ludzie, to się dogadają. A jeżeli będą tylko tacy, co sprzyjają Niemcom, bo Niemcy, wielki, co powiedział Tusk, najlepszy kraj w Europie. Oni są najmądrzejsi. Bogaci są... Że Niemcy, tak? Tak. Proszę pana, bogaci są ludzką krzywdą. Zrujnowali Polskę. Jak ja patrzę na Ukrainę, ja mało się znalazłem... A pani jak uważa? Kto wygra tę bitwę? Bo... Ja uważam, że wygra Kaczyński. Kaczyński, proszę pana, dla mnie to ani jedni, ani drudzy są diabła warci. Ani jedni, ani drudzy. Proszę pana, to się pani czyta tą gazetę wyborczą. Albo towarzyszka, o, to są pokolenia porozbiorowe. Ale pani mówi, że na nikogo. Proszę pana, ja nie wiem, czy ludzie wiedzą, że Polska była 123 lata pod zaborami. Pod zaborami, proszę pana. I dlatego teraz, co się dzieje,
w naszym kraju to są pokolenia pozaborowe, któreś tam trzecie pani, czy czwarte. Jak pani zagłosuje na PiS, to będzie pani pod zaborami. Tylko PiS, a wreszcie po czyim zaborem? Pan kupę gnoju. Ale niech pan nie obraża, no mówmy, ale... Ja zawsze pozdrawiam. Tak może być dobrze. Miejmy, zachowajmy kulturę pana, języka. Ja przeżyłam wiele i biedę, i głód, i bezdomność, i wszystko. Ja wyszłam z domu dziecka... A pani jak uważa, kto wygra bitwę? Tusk! Tusk! Bo tu panie Tusk mówią, że to zdrajca. Te panie to nie rozumieją. Te panie to nie rozumieją. Jak światem, nigdy Niemiec i Rusek nie był dla Polaka bratem. Niestety, byliśmy między młotem i kowadłem i robili z nami co chcieli. Ja pamiętam okupację, pan wie? Ja pamiętam, co oni z nami robili. No, pan jest za młody, a ja pamiętam, proszę pana. I jedni, i drudzy grabili. A jeszcze gorsza była ta dzicz. Ale to tak oszukaniec jest i ludzie a jemu to... I ludziom się proszę to podoba. Proszę pana, pan wie, co pan tu zrobił, jak chciał wojść do wód. Ale pani mi nie przeszkadza. A pani jak uważa, kto wygra bitwę? Ja myślę, że Kaczyński. A ten jest złodziej. On wziął ślub kościelny, ołtarzik w domu zrobił, posadził żonę, Małgosię, córkę, syna. Sam stanął, bo chciał, żeby był premierem Polski. A później, jak doszedł do władzy, to grał, skakał tak, jak mu ciotka Merkel grała. Ciotka Merkel, ja wyczytałam, jest jego chrzestną mamusią. I on, to ciotka Merkel i ta następczyni, dla niego wyrocznią, nie Polska. Jemu Polska jest potrzebna, żeby tutaj nam jak uważa, kto wygra bitwę? Bardzo kibicuję i... No a tu panie mówią, że to zdrajca. Proszę pani, dostanie pani 2 złote podwyżki emerytury. Proszę pani, a czy pani sobie obliczyła, ile pani dostała tej emerytury, a ile pani zabrano? Proszę pani, tak? Zabrano? Proszę pani, w czym zabrano? W czym? W świetle. Proszę pana, stacja. Portal Goniec, redakcja proszę Goniec. Pani, kiedy to będzie? Czy pani się zastanowiła, ile nas kosztowała wojna na Ukrainie? Proszę pani, a ile nas kosztowała pandemia? Pani a jak o tym pomyślała? Proszę pani, nie macie proszę racji, pani, pan proszę pani, który dziękuję patriota zostawia Polskę, jedzie do Niemiec? Ja to zdjęcie kładę do cukierniczki i wtedy moje wnuki nie chcą cukru jeść. Nie chcą jeść cukru nawet. Boją cię. Żaden patriota nie zostawia kraju, będąc premierem, nie jedzie do Niemiec, bo tam w Unii dali dobre stanowisko. Ale to właśnie mówili, że dla Polski ja bym tak nie zrobiła. Jakbym tu była premierem, pilnowałabym Polski, polskich interesów. A nie, jestem nieprzekupna, proszę pana. Kto jest za... Dla mnie Polska to jest jak matka i świętość. Powinno się pisać wielkimi literami. Nie wolno Polski kalać. A nas Rosja, żeby mogła to być zdeptała? Niemcy, a najgorsze to, że Polacy depczą Polskę, szkalują, słuchają stacji. Proszę pana, powiem panu jeszcze, pan jest młody. Proszę pana. Że Tusk? A ja. No, stary komucho, sekretarz partii. O. Tak, sekretarz partii za Tuska. Dawno nie było. A co, za kim mamy, za złodziejami? A jak no, co ukradli Polskę? Jak pan jej 100 lat nie ma? A my mamy jej złoto, nie wolno zaplatować. Proszę pana. Tu chodzi o to, żeby skłócić Polaków. Ja co, pytam się, co to za stacja jest? Portal Goniec. My po prostu się pytamy. Bo Jarosław, tak, Goniec. No. Jarosław Kaczyński mówi, że trwa bitwa. I my po prostu pytamy się Polaków, czy jest taka bitwa, czy nie ma tej bitwy. Proszę i kto pana, ją wygra, no bo są wybory. To jest metafora bitwa. To jest po prostu o Polskę. To jest walka o Polskę. Walka o Polskę. Niech pan nie porównuje. Niemiec dzisiaj powiedział, ten co zastępuje Tuska, że jeżeli Tusk zwycięży, to my wygramy. To my wygramy. Może zastąpić PiS. Niemiec. A Tusk skłasł sobie wsadził Polski. To niech wsadzi głowę w mrowisko, może mu do rozumu pójdzie. Proszę pana, on tak wykra jak Wałęsa. Poszedł do ludzi Wałęsa, zaczęli krzyczeć, mówił, nie chcecie ze mną rozmawiać, to ja idę do domu. To jest druga kopia Wałęsy. Wałęsy też był patriota.
wielki patriota. No, a wie pani, że Jarosław Kaczyński popierał przecież Lecha Wałęsę na proszę prezydenta. Pana, dokąd się nie pozna człowieka, ma się przyjaciół, stado. I dokąd ich się nie rozpozna, to się z nimi człowiek obchodzi kulturalnie. A później w trakcie kontaktów wychodzi kto, co sobą reprezentuje. Mam rację? Proszę pani, przez kontakty z ludźmi tak zrobił wam PiS wodę z mózgu. Proszę pani, pani mi nie będzie robić. Proszę pani. Pani aż wstała. Patriot. Sprzedali Polskę i tak było. Dwa złote dali. Wałęsa kurwa sprzedał swoich ludzi. Niech odda pieniądze, które miał oddać Wałęsa górnikom za Nobla. Komuś dał? Nie. A teraz mówi, że pieniędzy nie ma? Dziad? I ludzie po prostu... No chcemy tyle po prostu Wałęsę, poznać tak opinię ludzi. Wałęsa to jest narodu. Zdrajca narodu. Jesteśmy za. Ale ostatnio był na spotkaniu. Dlatego, że... Bo pani jak uważa, że kto wygra? No, rząd. Polska wygra, proszę Polska, pana, Polska. No ja myślę, że to oczywiście. O to chodzi, żeby właśnie Polska, Polska wygra. Polska wygra. Oczywiście, tak. Ja mówię, ja poświęcę, ja pracowałam. Niech się ucieszy do Berlina. Panów jest za Polską, pan mi proszę pana, ja jako nauczyciel pracowałam. O właśnie, który z tych panów jest za Polską? Jest pan za Polską? No ja jestem, ale... No to jakie porównanie? Ja po prostu grosze, zadaję pytanie, bo takie pytanie będzie na jesieni w wyborach. Więc nie, to znaczy... Bazar to jest taki... Musimy pomóc. Bazar to on nie jest tylko prowce. Jednostki. Tak. I uważam, że Polska to jest święta rzecz dla nas, dla Polaków, dla patriotów. Polska to tak jak matka, jak miałaś 5 synów, poszli na wojnę, nie wrócili i rozpaczała. Tak Polska ubolewa nad wszystkimi, co giną. No, tak, tylko nie, w ogóle nie ma pojęcia, w ogóle tak się ludziom podoba. Ja proszę pani, powiem pani jeszcze jedną rzecz. Niemcy są o tyle od nas mądrzejsi, że u nich media, 80% mediów jest w rękach niemieckich, a u nas 80% mediów jest w mediach zachodnich i szkalują ile chcą, a 20% mediów jest w rękach Polski. Więc o czym my mówimy? O czym my mówili? Jak Tusk był u władzy, wyprzedawali co się dało. Kopalnie likwidować, przetwórnie warzyw, przetwórnie mleka, przetwórnie wszystko likwidować, zakłady pracy, wy za grosze Niemcom. U nas więcej jest niemieckich majątków jak naszych polskich. Ludzie nie myślą, a ja myślę. Ja jestem teraz po udarze, wyszłam tydzień temu ze szpitala. To pani niech się nie denerwuje, dużo zdrowia pani życzę. Proszę pani, pana, proszę dla mnie Polska tego to jest... Niemka, no Niemca. Tego, żeby nie pokazywać. No w ogóle nie pokazywać. Ale wie pani, no ludzie mają prawo wyboru. Jak ci ludzie, jacy to są ludzie? Proszę pana, no, pan jest młody, więc ja mówię, Polska była 123 lata pod zaborami. No, śmiecie, i to, co się dzieje, które pokolenie... Ile pokoleń się wychowało przez te 123 lata? Parę pokoleń. Teraz żyjemy, ja mam za rok 90 lat. A kiedyś żyli ludzie 50-60 maksimum. Ile pokoleń? 3 pokolenia. I ci, co przeciwko Polsce, to są wszystko właśnie potomkowie po rozbiorach Polski. A była pod ruskim, austriackim. To jak mogę pani uściślić, czyli ci, którzy są przeciwko obecnej władzy, mają ten syndrom postzaborczy, tak? Tak jest, to są pokolenia pozaborowe. Polska 123 lata, ludzie o tym nie... Proszę pana, o czym my mówimy? Za rządów Platformy zlikwidowali historię. Jedna lekcja w tygodniu. Czego można nauczyć? Ale tak, ale policję likwidowali, wojsko likwidowali. Jednostki wojskowe niepotrzebne, policja niepotrzebna, szkoły likwidowali, przedszkola, przychodnie likwidowali, wszystko niepotrzebne. Jak do pana... A pani jak uważa, kto wygra tę bitwę? Jestem za! Proszę pana, jak do pana Arłukowicza dyrektor szpitala na Ursynowie dzwoni i mówi, że nie ma pieniędzy. Niech on idzie. I mówi, że nie ma pieniędzy na szpital. A pan Arłukowicz jako minister zdrowia mówi, zamknij szpital, to jest minister,
świnie paść, a nie na ministra. Zamiast szukać tego wszystkiego jakiegoś wyjścia, bo ludzie chorują i szpitale są potrzebne, tak jak szkoły, przedszkola, firmy i instytucje, bo ludzie muszą z czegoś żyć i muszą pracować. Tak dla pana Arłukowicza szpital, nie masz pieniędzy, a był ministrem zdrowia. To zlikwiduj go, zamknij i koniec. A, przepraszam, a pani jak uważa, kto wygra tę bitwę o Polskę? Bo Jarosław Kaczyński. Ojej, Jarosław, mój kochany Jarosław. Jarosław, jak ja wczoraj proszę pana, to jest chłopak z Żoliborza. Jego matka uczyła na Żoliborzu w liceum Lelewela. A że się obydwaj kłócili. On przyszedł z Niemiec po to, żeby zrobić szum w Polsce. Oczywiście. 30 tysięcy emerytury mieć, to po co mi się byłoby jeszcze głowić? Po co? Ale skoro jest mu niedobrze z tym rządem, to niech odda tą emeryturę. Po proszę co pani, ja jeszcze inne przemyślałam, inne sprawy. Jeżeli komuś jest tak źle w Polsce, granice otwarte. Niech się wyprowadzi do Niemiec, do Rosji. Tak. Otwarte do Szwecji, gdzie tylko chce. Proszę bardzo. A tutaj jak zaczęła rządzić PiS, Polacy zaczęli z Anglii, z Niemiec, z Francji wracać do Polski, bo tu mają pracę, a tam gdzie są korzenie, tam zawsze nam jest najlepiej. Jest pan młody, nie najlepiej u mamy. Tak, no przecież wróci, to już będzie koniec.